269 metrów długości, ponad 53 tysiące ton wyporności. Olbrzym mieścił łóżka dla 3300 pacjentów. Po 5 udanych rejsach wysłano go na Morze Śródziemne. Zmierzając ku brytyjskiej bazie w Mudros, Brytanik mijał wyspę Kea. Był piękny, spokojny dzień, ale krótko po 8 rano statek tonie w niecałą godzinę. 30 ludzi ginie, ponad 1000 zostaje uratowanych. Ich sprzeczne relacje rozpoczynają trwające wiek spory ekspertów. Pytanie brzmiało, czy Brytanika zatopiła torpeda, czy mina. Mina oznaczałaby tragiczny wypadek. Celowe zatopienie statku szpitalnego torpedą byłoby zbrodnią wojenną. Szczegóły katastrofy Brytanika owiane były tajemnicą. Historyk Simon Mills uważa, że dowody spoczywają przy greckiej wyspie Kea. Ponad 120 metrów pod wodą. Trzeba było ustalić, jakiej broni użyto. Znaleźć dowody na to, co zatopiło Brytanika. To głęboko, ale nie mogę się doczekać zejścia pod wodę. Mamy! Pod wodą znajduje się zaginiony świat i olbrzymi wrak. Najpierw pojawia się widmowa, błękitna sylwetka wraku. Dosłownie zapiera dech w piersiach. Nurkowie widzą tylko część zatopionego giganta. Jest ogromny. To największy liniowiec, jaki spoczywa na dnie, dlatego nie sposób objąć go wzrokiem. Ale teraz możemy usunąć wodę i zobaczyć całego Brytanika. Najpierw mostek. Potem leżący na burcie dziób. Prawie 300 metrów dalej trzy olbrzymie śruby napędowe, każda wielkości domu, wciąż na swoich miejscach. Największy statek swoich czasów, większy od każdej katedry. To zupełnie inna skala, absolutny olbrzym. I to doskonale zachowany. Można go porównać do Titanika, który jest w fatalnym stanie, rozerwany i poskręcany. A Brytanik wygląda tak jak w dniu zatonięcia. Niesamowite. Co więc go zatopiło? Simon szuka wskazówek w doniesieniach z epoki. Gazety się o tym rozpisywały. Niemcy rzekomo storpedowali brytyjski statek szpitalny. Dwóch świadków mówiło o celowym ataku.
Podobno przed wybuchem widzieli ślady torped. W roku 1916 atak na statek szpitalny był złamaniem zasad. Czy rzeczywiście doszło tu do zbrodni wojennej? Osuszony wrak ujawnia wskazówki, których nie dostrzegł żaden nurek. Na dnie spoczywa zdeformowany fragment kadłuba o długości około 12 metrów i szerokości 2,5. Stalowe płyty są wygięte do środka. To dowód na eksplozję na zewnątrz. Jaka broń mogła spowodować takie zniszczenia? Simon chce znaleźć fizyczne dowody. W batyskafie bada dno morza, skupiając się na oddalonym o 800 metrów od wraku obszarze, gdzie według raportów doszło do wybuchu. Godzinami nie dostrzega niczego oprócz piachu i skał. Ani śladu torped. Ale w końcu coś zauważa. To obrośnięty, ale wciąż rozpoznawalny kawałek metalu o przekątnej około metra. Przypominał pękniętą skorupkę jajka. Taki sam kształt i rozmiary miała mina morska typu E, standardowa mina niemiecka z I wojny światowej. Leży blisko miejsca, gdzie 100 lat temu doszło do eksplozji. Takie odkrycie daje satysfakcję. Znaleźliśmy to, mamy namacalny dowód. Fragment miny rozstrzyga stuletnie kontrowersje. To niepodważalny dowód na to, że świadkowie się mylili, że Britannica nie zatopiła niemiecka torpeda. Doniesienia o ataku były tylko wojenną propagandą. W tym rejonie nie było żadnego aktywnego ubota. Kategorycznie potwierdzam, że Britannica zatopiła mina. Dzięki wskazówkom z wraku możemy odtworzyć ostatnie chwile olbrzyma. Britannic mija wyspę Kea w drodze po tysiące rannych żołnierzy. Uderza w minę. Prawdopodobnie postawioną tu 3 tygodnie wcześniej przez niemieckiego ubota. Wielki wybuch. Statek drżał przez 30 sekund. Eksplozja niszczy sterburtę. Woda wdziera się do kotłowni. Przy tak wielkiej wyrwie Britannic był skazany na zagładę. Zniszczenia są większe niż te, które spowodowały tragedię Titanica. Statek ulega morzu. Woda zalewa kolejną kotłownię i następną, aż Britannic zaczyna tonąć. W ciągu zaledwie 55 minut olbrzym idzie na dno.